But I'm starting to get nervous that maybe it's gone a little too far off the rails. Isn't that what adventures do? Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 razy, kiedy Rick i Morty poszli za daleko. To clarify, I am quite able to destroy this army, but you will not permit it. Correct. Przyjrzymy się momentom, w których kreskówka zawierała żarty i treści, które pozostawiły widzów zmieszanych. Kiedy Rick i Morty naprawdę przekroczyli granicę? Przegapiliśmy jakiś moment? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Śmierć dla wszystkich grup wiekowych. Showrunnerzy kreskówki nigdy nie stronili od mrocznych koncepcji, nawet przy jednorazowych żartach. You little punk ass. Ale jeśli do tych koncepcji trafiają dzieci, to może być za dużo. Kiedy Rick i Jerry idą na drinka w trakcie ich przygody, Jerry dowiaduje się, że zasady panujące w luksusowym kurorcie są dość nietypowe. Pole nieśmiertelności nie daje nikomu umrzeć, a dzieci mogą bawić się w sposób dość fatalny. Kiedy Rick i Jerry uciekają przed zamachem, pole przestaje działać, a niewinna zabawa staje się szokująco prawdziwa. Numer 9. Morty i intymny kontakt z obcym. Rick wiedział, że przesadził, skoro wymazał to wspomnienie z umysłu Mortiego. Gdy przesłuchują kosmitę, który grozi zniszczeniem świata, Morty traci cierpliwość. Rick instruuje wnuka, by ten chwycił zawory pod brodą kosmity i je wykręcił. Okay. See those two fleshy sacks under his chin, Morty? Grab them. You remember the codes now? Twist. No, no. Give us the codes, man. Twist harder, Morty. Harder. Jednak Morty wcale nie zadaje kosmicie cierpienia. Sam widok jest dość wymowny. Morty wpada w panikę, gdy dowiaduje się, co robi. Na dodatek, możliwe, że kontynuował. Wait, what? Finish what? I thought I was torturing him! Oh, and this disappoints you? Postawienie nieletniego w takiej sytuacji to humor tylko dla niektórych. Numer 8. Zniszczenie Ziemi i jej porzucenie. Rick zawsze był nieco oderwany, ale zniszczenie świata i zostawienie go to lekka przesada. W pierwszym sezonie jego eliksir miłości zmienia ludzi w potwory. Zamiast znaleźć rozwiązanie, Rick po prostu zabiera Mortiego do innego świata. Gdy oglądaliśmy ten odcinek pierwszy raz, wyglądało to, jakby Rick po prostu porzucił swoją rzeczywistość. Fine, everything is fine. There's an infinite number of realities, Morty, and in a few dozen of those, I got lucky and turned everything back to normal. Do tego zmienił Mortiego nieodwracalnie na przyszłe sezony. Jeśli serial próbował nas upodobnić do Ricka, to nie był dobry sposób. To było bolesne i bezduszne, nawet jak na niego. Numer 7. Ochraniać Summer. Czarny humor to jedno, ale śmianie się z ludzkiej traumy to co innego. Gdy Rick i Morty udają się do świata w akumulatorze, Rick mówi statkowi, by ochraniał Summer. Wait, you can't leave me here. You'll be fine. Ship, keep Summer safe. Keep Summer safe. Nie jest jasne, w jaki sposób mają chronić, ale szybko staje się jasne, że Summer musi wyznaczyć pewne granice. Keep Summer safe. No, 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 don't hurt anybody. Confirm custom defense protocol. Keep Summer safe. No physical force. Yes. Dziewczyna mówi, że ochrona musi być nieśmiercionośna. Statek ma dużo szkodliwszą metodę, opcję psychologiczną. Tworzy fałszywą wersję zmarłego syna oficera, a ten błaga towarzyszy, by zostawili pojazd. Sorry, I'm sorry, it was all my fault, I'm sorry. Daddy, leave the car alone. What? Leave the car alone. Hunter, go! Oh my god! Stay here, Hunter, no! God, no! Hunter! Mimo, że to kreskówka, ten moment był zbyt prawdziwy. Numer 6. Tradycje królestwa Tomiego Sutkoliza. Sam pomysł na odcinek jest mroczny. Rick tworzy swojej niebezpiecznej córce przytulny świat Pućkolandii. Jednak Bev z zazdrości więzi tam swojego przyjaciela Tomiego. I am jealous of Tommy's friends in this Nintendo.
And his dad likes him. I take it Tommy wasn't class playwright? To miał być dla niego wyrok śmierci, ale Tommy przeżył w chyba najobrzydliwszy możliwy sposób. Many nights have passed, trapped in a strange land. I am hungry, and all I could do to pass the time is hump. I will hump this rock. I will hunt this tree. Używanie poddanych do reprodukcji i jedzenie ich już przyprawia o dreszcze, ale Tommy pokazuje jeszcze Rickowi i Beth, jak przeżył. Perhaps a demonstration is in order. No, that is the last thing that is in order. Oh, or droopy character. Twórcy postanowili uczynić tę historię tak obrzydliwą, jak się da. Metody przetrwania Tommy'ego były trudne do oglądania dla niektórych odbiorców. Numer 5. Symulowane relacje Jerry'ego. Kiedy Rick próbuje wydostać się z symulacji Zygerian, Jerry ma się świetnie zaraz obok. Po pokazaniu hologramom czegoś, co uważa za świetną kampanię marketingową, Smith jest na szczycie. Hey, I just sold my first pitch! Slow down! Looking good. My man. Dzwoni do Beth, by podzielić się z nią dobrą nowiną i czymś jeszcze. Well, all is forgiven because right now I've got an erection the size of an East Coast lighthouse and I'm coming home to share it with my beautiful wife. Okay. Pewny siebie pędzi do domu, by kochać się z żoną, ale to trochę niepokojące. Symulacja działa z najniższą wydajnością, więc duplikat Beth jest jak słabo reagujący robot. That's the best sex I've ever had in my life. It's too good. A na dodatek ta intymna chwila była najlepszą w życiu Jerry'ego Smitha. Numer 4. Próba Ricka, by wszystko skończyć. Jak już wiemy, kreskówka Rick i Morty nie boi się wchodzić na mroczne terytoria. Chyba najmroczniejszy moment to ten, gdy z naukowcem zrywa zbiorowa świadomość, jedność. Po szalonej imprezie jedność zostawia Rickowi list, mówiący, że chociaż go kocha, nie mogą być razem. But I know how it goes with us. I lose who I am and become part of you. Because in a strange way, you're better at what I do without even trying. Yours and nobody else's. Unity. Choć Rick powtarza, że jest emocjonalnie oderwany od wszystkich, ta chwila go zdruzgotała. What happened with Unity? Who? Oh, Unity. Yeah, well, I mean, honestly, we're talking about an entity that thrives on enslavement, you know? It's not cool. Fun's fun, but who needs it? I'll be in the garage. Przez jego arogancję i pewność siebie, widok Ricka chcącego ze sobą skończyć był rażący. Utwór Do You Feel It, Chaos Chaos plus Rick tworzący i niszczący nowo powstałe życie to solidna dawka niepokoju i przygnębienia. Numer 3. Dziecko Mortiego i Summer. Ten odcinek był oburzający. Nawet scenarzyści określili go jako obrzydliwy i pozbawiony smaku. Po tym jak Morty widzi w pracy Beth fantomową klacz, niechcący tworzy odrażające potwory. What happened? The sperm, Morty. There's super monster sperm now. I blame myself, unless there was something about the sperm I didn't know. Are you saying that to mess with me? What? Mess with you how? Like trying to get me to say something? Odcinek jest odpychający, ale najgorsze jest wtedy, gdy jedno z jajeczek Summer zostaje powiększone w celu przyciągnięcia potworów. Gdy bohaterowie zdają sobie sprawę, że kreatury pochodzą od Mortiego, wszyscy chcą uratować serial przed kolejnym dołkiem. But it's called self-control. Don't let them reach my sister's egg, Mr. President. You'll be making a giant... Ale to i tak się stało. Kilka odcinków później widzimy powstałe dziecko. Yeah, family! To jeden z takich odcinków, po których pytamy, co właściwie widzieliśmy. Numer 2. Rick i Morty naśladują narodowe tragedie. Jeżeli w USA jest coś, z czego się nie naśmiewa, to narodowe tragedie, takie jak ataki z 11 września. Po tym jak duet ucieka przed pasożytami, wpada w niszczycielski szał w ich mieście. Rick i Morty z radością niszczą miejsce, ale zatrzymują się, gdy mają przed sobą budowle przypominające Twin Towers. Honestly, I'm proud of us for not. Totally. It would have been cheap. Yeah, real low-hanging fruit. We're better than that. Unikając zniszczenia konstrukcji, postanawiają zrobić Pearl Harbor. Pearl Harbor, on the other hand. Yeah, I think that's inbounds.
Współtwórca i aktor głosowy Justin Roiland jakby mówił do publiczności przez postacie, które cieszą się, że nie upadły tak nisko. Tylko co z całą resztą w kreskówce? Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Morty i Pan Fasolka. Jeśli jest jedna scena, która mówi, jakim rollercoasterem jest ta kreskówka, to jest to spotkanie Mortiego z Panem Fasolką. How are you today? I'm Mr. Jellybean. Hi, Mr. Jellybean. I'm Morty. W trakcie przygody Morty zostaje osaczony przez zboczonego władcę lokalnej wioski. W tej scenie nie ma komedii, a Morty musi brutalnie walczyć. To było naprawdę szokujące, bo w kreskówce nie było wcześniej nic tak traumatycznego. Można pytać, dlaczego taka scena była w serialu komediowym. Justin Roiland mówił później, że ten moment to niezbędny element struktury historii. Jednocześnie przyznał, że wiedział, że scena może być bardzo prowokująca. People will get more from the idea he represented than from the jelly bean he actually was. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.